Annuncio vobis gaudium magnum <applause> Habemus papam Budzenie powołań do życia konsekrowanego Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 19 października 1994 roku. Mówiąc o podstawach życia konsekrowanego stworzonych przez Jezusa Chrystusa, przypomnieliśmy, że od samego początku życia publicznego kierował on do ludzi wezwanie, zwykle wyrażające się w słowach pójdź za mną. Troska, z jaką Jezus ponawiał te apele, ukazuje, że przywiązywał wielką wagę do roli uczniów ewangelicznych w życiu Kościoła. Wiązał bycie uczniami z przestrzeganiem rad życia konsekrowanego i pragnął, by jego uczniowie z ich pomocą upodobnili się do Niego, a to właśnie stanowi istotę świętości ewangelicznej. Historia potwierdza bowiem, że osoby konsekrowane Kapłani zakonnicy, zakonnice, członkowie innych analogicznych instytutów i ruchów, odegrały istotną rolę w rozwoju Kościoła, podobnie jak i w jego wyzrastaniu w świętości i miłości. Powołania do życia konsekrowanego w dzisiejszym Kościele nie są mniej ważne niż w minionych wiekach. Stwierdzamy niestety, że na wielu obszarach ich liczba jest niewystarczająca. By zaspokoić potrzeby wspólnot i ich apostolatu. Bez przesady można powiedzieć, że dla niektórych instytutów jest to problem dramatyczny, stawiający pod znakiem zapytania ich przetrwanie. Nawet jeśli nie chcemy zgodzić się ze smutnymi przewidywaniami dotyczącymi nieodległej przyszłości, już dziś stwierdzamy, że z powodu braku powołań, niektóre wspólnoty muszą rezygnować z dzieł przynoszących zwykle obfite duchowe owoce. I że ogólnie biorąc, zmniejszenie liczby powołań prowadzi do zmniejszenia się aktywnej obecności Kościoła w społeczeństwie, co powoduje znaczne szkody we wszystkich dziedzinach. Aktualna znikomość powołań w niektórych regionach świata stanowi wyzwanie, któremu trzeba stawić czoło śmiało i odważnie. W przekonaniu, że Jezus Chrystus, który podczas swego ziemskiego życia tyle razy wzywał do podjęcia życia konsekrowanego, Nadal kieruje te wezwania w dzisiejszym świecie i często otrzymuje wielkoduszne odpowiedzi, jak pokazuje codzienne doświadczenie. Znając potrzeby Kościoła, nieustannie mówi: pójdź za mną. Szczególnie do ludzi młodych, których jego łaska uwrażliwia na ideał życia, będącego całkowitym darem. Zresztą, brak robotników na Boże żniwo już w czasach ewangelicznych stanowił wyzwanie dla samego Jezusa. Jego przykład pozwala nam zrozumieć, że zbyt mała liczba osób konsekrowanych wiąże się ściśle z warunkami panującymi w świecie i nie jest zjawiskiem wyjątkowym, powstałym pod wpływem dzisiejszych okoliczności. Ewangelia mówi nam, że Jezus, przemierzając miasta i wioski, litował się nad tłumami ludzi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Próbował zaradzić tej sytuacji, przedstawiając zebranym tłumom swoją naukę. Chciał jednak włączyć uczniów w rozwiązanie tego problemu, przede wszystkim zachęcając ich do modlitwy. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Celem modlitwy w tym kontekście jest zapewnienie ludziom większej liczby pasterzy. Jednakże określenie robotnicy na żniwo może mieć szersze znaczenie. Obejmując tych wszystkich, Którzy przyczyniają się do rozwoju Kościoła. Modlitwa ma więc również na względzie zwiększenie liczby osób konsekrowanych. Zaskakujące jest tu położenie akcentu na modlitwę. Biorąc pod uwagę fakt, że powołanie jest suwerenną inicjatywą Boga, można pomyśleć, że tylko Pan żniwa, niezależnie od każdej innej interwencji czy współpracy, powinien zabiegać o robotników. Jezus przeciwnie, podkreśla potrzebę współpracy i odpowiedzialności swoich uczniów. Również nas, ludzi współczesnych, poucza, że poprzez modlitwę możemy i powinniśmy mieć wpływ na liczbę powołań. Ojciec przyjmuje tę modlitwę, ponieważ jej pragnie i na nią czeka, i dzięki niemu staje się ona skuteczna. Potrzeba tej modlitwy wzrasta w tych okresach i w tych miejscach w których kryzys powołań staje się poważny. Winna ona jednak wznosić się ku niebu w każdym czasie i miejscu. W tej dziedzinie możemy zawsze mówić o odpowiedzialności całego Kościoła i każdego chrześcijanina. Modlitwie powinna towarzyszyć akcja powołaniowa, której celem jest zwiększanie liczby odpowiedzi na Boże wołanie. Również i dla tej działalności znajdujemy wzór w Ewangelii. Po pierwszym spotkaniu z Jezusem Andrzej przyprowadza do Niego swego brata Szymona. Oczywiście Jezus zachowuje swoją suwerenność powołując Szymona, jednak inicjatywa Andrzeja przyczyniła się w sposób decydujący do spotkania Szymona z nauczycielem. Na tym polega w pewnym sensie istota całego duszpasterstwa powołań Kościoła. Budzenie powołań może być zarówno inicjatywą indywidualną, tak było w przypadku Andrzeja, jak też i zbiorową, co dzieje się w wielu decyzjach, w których rozwinęło się duszpasterstwo powołań. Ta akcja budzenia powołań nie ma na celu ograniczania wolności wyboru, która przysługuje każdemu człowiekowi w układaniu własnego życia. Dlatego też w sferze podejmowania indywidualnych decyzji akcja budzenia powołań unika wszelkich form przemusu bądź nacisku. Pragnie jednak wszystkim dostarczyć światła, potrzebnego do dokonywania wyboru i ukazać każdemu drogę, jaką otwiera w jego życiu ewangeliczne, Pójdź za mną. Zwłaszcza młodzież potrzebuje tego światła i ma prawo je otrzymać. Z drugiej strony, jest oczywiste, że należy pielęgnować i umacniać zalążek powołania, szczególnie u ludzi młodych. Powołanie powinno się rozwijać i wzrastać, co na ogół nie następuje, jeśli nie zostają stworzone warunki sprzyjające temu rozwojowi i wzrostowi. To właśnie mają na celu instytucje zajmujące się powołaniami oraz różne inicjatywy, spotkania, dni skupienia, grupy modlitewne i tym podobne organizowane przez dzieło powołań. Nigdy nie można uczynić zbyt wiele w zakresie duszpasterstwa powołań, nawet jeśli u podstaw każdej ludzkiej inicjatywy powinno leżeć przekonanie, że to ostatecznie Bóg suwerennie decyduje o powołaniu każdego. Podstawową formą współpracy jest świadectwo samych osób konsekrowanych, wywierające skuteczny i zbawienny wpływ. Doświadczenie pokazuje, że często przykład zakonnika lub zakonnicy. Przyczynia się w sposób decydujący do ukierunkowania młodej osobowości, która dzięki ich wierności, konsekwencji i radości mogła odkryć konkretny ideał życia. Odnosi się to w sposób szczególny do wspólnot zakonnych, które mogą przyciągnąć młodych tylko poprzez zbiorowe świadectwo autentycznej konsekracji, przeżywanej w radości i wypływającej z osobistego oddania się Chrystusowi i braciom. Na końcu należy podkreślić znaczenie rodziny jako środowiska życia chrześcijańskiego, w którym powołanie może się rozwijać i wzrastać. Jeszcze raz wzywam rodziców chrześcijańskich do modlitwy o to, by któreś z ich dzieci zostało powołane przez Chrystusa do życia konsekrowanego. Zadaniem rodziców chrześcijańskich jest tworzenie rodziny, w której wartości ewangeliczne są szanowane, rozwijane. I przeżywane, a autentyczne życie chrześcijańskie może wzbudzić wysokie aspiracje u młodych. Dzięki takim rodzinom w kościele będą nadal rodziły się powołania. Dlatego proszę rodziny o współpracę w udzieleniu odpowiedzi panu żniwa, który domaga się od nas wszystkich zaangażowania w posyłanie nowych robotników na żniwo swoje.